Zespół szkół ponadgimnazjalnych imienia Adama Mickiewicza w Lubaniu uczestniczył w projekcie TRAILS – Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług. W ramach projektu odbyły się warsztaty dla uczniów, nauczycieli oraz przedsiębiorców z terenu powiatu lubańskiego w zakresie innowacyjności myślenia i kreatywności. W ostatnich kilku dniach uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w projekcie organizowanym przez Urząd Marszałkowski we współpracy z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie, finansowanym przez fundusze Unii Europejskiej w ramach projektu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. W tym projekcie oprócz naszych uczniów uczestniczą też uczniowie Zespołu Szkół im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Projekt jest bardzo ciekawy, nazwa jego to TRAILS, polega na tym, że w mobilnych laboratoriach dotyczących innowacyjności i nowoczesnego projektowania zgromadzony został sprzęt związany z najnowocześniejszą technologią. Zajęcia prowadzą przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej, a nasi uczniowie, Szkoły Kombatantów Ziemi Lubańskiej mają okazję korzystać właśnie z tych urządzeń. Wcześniej przygotowują projekty, a później wykonują je na drukarce 3D, długopisach 3D. Oczywiście też są okulary, które nas wprowadzają w wirtualną przestrzeń. W tym projekcie oprócz tych kilku osób, które bezpośrednio uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wykładowców, mogą też uczestniczyć inni uczniowie, nauczyciele czy pracodawcy. Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z ustalonym przez szkołę i koordynatorów projektu harmonogramem. Pierwszego dnia oczywiście w związku z tym, że laboratoria usytuowane są w ogromnych kontenerach, jakby był to dzień logistyczny, te kontenery zostały rozstawione, podłączone. Następnie kolejnego dnia odbyły się indywidualne spotkania z uczniami, którzy wraz ze swoimi nauczycielami mogli uczestniczyć w bardzo ciekawych warsztatach. Te warsztaty zostały podporządkowane pewnej idei. Otóż uznano, że jeżeli uczniowie w czasie zajęć, różnego rodzaju zajęć w szkole, zdobywają kompetencje twarde, to tutaj w czasie warsztatów mogą dokształcić swoje kompetencje miękkie, czyli uczą się kreatywności, pracy zespołowej, wykorzystania swojej wiedzy w praktyce. Okazuje się, że ich wiedza jest bardzo duża, co podkreślali wielokrotnie pracownicy Politechniki. Kolejnego dnia zostali zaproszeni pracodawcy. Pracodawcom przedstawiono te nowoczesne technologie, jakby wskazano, w jaki sposób mogą podnieść efektywność swojej pracy oraz efektywność pracy całego zespołu. Trzeciego dnia ta współpraca już była bardzo spójna, czyli uczniowie bezpośrednio pracując z pracodawcami, jakby przygotowywali się już do działań na konkretnych zadaniach, czyli mieli do wykonania konkretne zadanie, które realizowali. Oczywiście było to wszystko sprawdzane i oceniane przez specjalistów. Dyrektor Renata Czuj wyjaśnia, na czym polega wyjątkowość projektu. Dlaczego projekt jest bardzo ciekawy? Z kilku względów. Po pierwsze, ze wspomnianego, że możemy łączyć teorię zdobytą z praktyką już tu w konkretnym miejscu. Po drugie, nowoczesny sprzęt, z którym na co dzień nie mamy tak naprawdę do czynienia, był w zasięgu ręki młodzieży. Na pewno podniosło to atrakcyjność zajęć. Po drugie, mogli się sami przekonać, że warto zdobywać wiedzę, bo można ją w konkretny sposób wykorzystać. No a pracodawcy przekonali się, że nowoczesne technologie to nie jest jakaś przyszłość bardzo odległa, ale tak naprawdę to jest to, co wokół nas się dzieje, warto z tego korzystać bez względu na to, z jakiego miasta dużego jesteśmy czy małego, tak naprawdę wszyscy mogą mieć do tego dostęp. TRAILS to kolejny projekt, który udało się zrealizować dyrekcji Mickiewicza w tym roku szkolnym. Szkoła była jedyną szkołą w powiecie lubańskiej, w której zainstalowano na kilka dni mobilne laboratoria innowacyjności. Oprócz Lubania warsztaty zrealizowano również m.in. w Bolesławcu, Zgorzelcu i Kamiennej Górze.